Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie, moi drodzy, z tej strony LLBK i a dzisiaj znajdujemy się ponownie w Star Wars Knights of the Old Republic. Dlaczego jesteśmy na ekranie postaci, na ekranie rozwoju postaci? Otóż dlatego, że zauważyłem, że tutaj mamy klasę oraz poziom tej klasy. I wydaje mi się, że to, o czym mówicie, czyli ten limit, ten górny limit, ten cap, który tutaj jest w tej grze, tyczy się po prostu każdej klasy osobnej. Wydaje mi się, że nawet jeżeli będziemy mieli tam maksymalny poziom zwiadowcy, nadal będziemy mogli dalej rozwijać naszego negocjatora Jedi. To jest moja opinia. Przy okazji, w ogóle wydaje mi się, że ta misja, którą teraz mamy, zobaczcie, że jesteśmy negocjatorem, tak? Więc czy ta misja jest związana z klasą? Wydaje mi się, że tak. Może się mylę. Niemniej, tak jak mówię, wydaje mi się, że ogółem będzie tak, że będziemy levelowali te klasy zupełnie osobno, tak więc ten cap mnie jakoś bardzo nie zaboli. Chyba że chodziło wam bardziej o to, że mamy tutaj pewną ograniczoną ilość punktów doświadczenia, które będziemy mogli zdobyć jakby z tych zwierząt, ale z drugiej strony zauważcie, że one się respią, więc nie wiem, może będzie trzeba po prostu najwyżej farmić, tak? Jakby uważam, że mnie to nie powinno jakoś bardzo boleć. Co robimy? Otóż mamy pewne śledztwo dla osób, które jakoś tak niespecjalnie śledziły ostatni odcinek. Mamy śledztwo, podczas którego na razie wyszło na to, że Rickard dwa razy skłamał. Han i ogólnie jakby sytuacja jest, tutaj martwy pan Calder Netic. Brzmi prawie jak Cybernetic. Handon, okazało się, że Handon sobie po prostu tutaj nie wybiegał, tak? I jego żona go ogólnie zdradzała z tym Candonem. Natomiast Rickard był wspólnikiem Candona, pokłócili się o pewne interesy. No i póki co skłamał z tym, że słońce mu zaświeciło w oczy, jak strzelał do jakiegoś tej i coś tam, jakiegoś zwierzątka, na które polował. I drugi raz skłamał z tym, że mieli dobre relacje, tak? Potem się okazało, że wcale jednak nie. Is there any other information you need? Tak, chciałbym informację o broni, którą znaleziono na miejscu zbrodni. We cannot get any more specific analysis from that sample, other than the fact it did not belong to Calder. Is there any other information you need? Nie można było zrobić tej samej od razu analizy w kontekście tych dwóch panów, skoro tak szybko zrobiono względem ciała, no nie wiem, jakby. Chyba że to z czegoś innego wynikało, że nie wiem, na przykład sprawdzą numery, tak, czy coś. Jak numery by sprawdzono, to pewnie by wyszło, koło jest. Nie wiem, jak oni to zrobili, nieważne. To wiesz o broni, którą znaleziono przy ciele. That blaster was stolen from my house last week. I never knew what happened to it. I hardly have enough money to afford a single blaster, let alone another. I can't tell you how important it is to have a weapon on hand with all these ravenous cath hounds around. Even an Irias can take a man down if it gets in the mood. Every settler has a weapon. It's our most prized possession. I would most appreciate it if I could have that back after you determine that Rickard is the killer. How can I be of further assistance? Okay, czy to jest jego blaster jednak. Okay, ciekawe. A Rickard co powie? So, what do you want to know? Ty wiesz o broni, którą znaleziono przy ciele. That blaster? Never seen it before. Calder himself had a preference for Ichani weaponry. He had this one really nice light blaster rifle that he always used. Always wished I could get myself a rifle like the one he had. That blaster ain't it though. Calder only had the one rifle too, so he either must have borrowed that, or it's someone else's. Mm-hmm. Okay. Right. Mnie się wydaje, znaczy cały czas jakoś tak, wcześniej mówiłem, że Rickard, ale teraz mam cały czas coraz więcej wątpliwości względem Handona. Okej, no już tyle. Nic więcej na ten temat nie powie. Można wrócić do Boloka. Nie, kurczę, się kliknąłem. Chwilę jeszcze raz, zmieniłem zdanie. Chciałem wrócić do robota jeszcze. Może ona coś więcej powie, jak teraz powiem o tym, że... O! Została zgłoszona kredyt blastera leżąca do Handona. I am sorry, but I seem to be failing you. I have searched and searched, but I cannot seem to come up with anything at all. I thought to find the record of the missing weapon report Mr. Gould filed with the authorities. Is there any other... Okej. No i widzicie, mówiłem, że coś mi tutaj nie pasuje. To znaczy, że możemy z nim pogadać. How can I be a further... Okej, nic mi nie można powiedzieć. Co jest ciekawe, nie możemy im powiedzieć o tym, co o nich wiemy, co podejrzewamy, tak? Które z tych... Które, jak na przykład, jak skłamy, to nie może nie być, ej, kłamałeś w tym, tak? Tak, chcę porozmawiać o zabójstwie. Ten blaster należy do Handona. Skłamał, że mu go skradziono. Runda di Hotonga, kun Honkabi.
Jeszcze czegoś potrzebujemy? Podoba mi się, to jest naprawdę świetne. Uważam, że ta misja jest genialna. O, ciekawe. Dobra. Robocie, powiedz mi coś więcej o tych próbkach krwi. I have just received back an analysis of a sample of the blood found on the weapon. It had been sent back to the enclave just before you arrived. The blood on the weapon is definitely not Corga's. Unfortunately, there was a bacterial contaminant in the sample that had been taken back to the laboratory, and it had become degraded. We cannot get any more specific analysis from that sample other than the fact it did not belong to Corga. Is there any... Okay. Zadam ci kolejne pytanie, jeśli w ogóle będziemy mieć taką okazję. Rozmawiamy z Hanzonem. Czy masz się za Bogiem? Jesteś ranny? Okej. Cały czas się zastanawiam, kurczę. Co z tym zrobić? Wow. Kind of sprained my ankle running through the bush before I found the body. Right. Hey. Co chcesz zrobić z tą informacją? Możemy jeszcze jakoś może ciało sprawdzić? Ciało pędzi. Cały czas mi się wydaje, że to jest jednak, No z tego wszystkiego, jakby patrząc na kąt i tak dalej. To wszystko wygląda jakby to Handon miał go zabić, a nie Rickard, ale to jest... Ciężko mi coś więcej powiedzieć. Okej, chciałbym porozmawiać o zabójstwie. Okej. Jeszcze niczego nie ustaliłem, Peczysz, It may have been my own fault. I was. Hey, dlaczego chcesz się w ogóle zabić? Now, certainly. How can I? Nic więcej nam nie powie. Trzymasz się za bok. Of course. Nie, jakoś nie mogę znaleźć więcej informacji na ten temat za bardzo. Okay. Też możemy prowadzić z misją, że chcemy prowadzić jej bracie, nic nam to nie da. Nie, dla mnie wszystko na razie wskazuje na Handona, ale nic więcej chyba to nie znajdę na temat tych próbek krwi. Kurde. No nie wiem, dobra, okej, na razie chcę pogadać o zabójstwie. Wiem, że nie należało do ofiary. A do którego? Mnie się wydaje, że to jest krew Handona. Jednak, wydaje mi się, że to jest krew Handona. Kurczowo trzyma się za bok. Znaczy, z drugiej strony może być ta kolka, ale... Czekajcie, jak bym zmienił zdanie? Wcześniej kula, mógł się poranić na skałach. Nie mówię, tam mamy trzy opcje, ale dlaczego? Wcześniej kulał. A co, teraz już nie kula? Mógł się poranić na skałach. Kurde. Nie wiem, ja spróbuję... Nie mogę teraz zapisać, nie? Dobra, no trudno, najwyżej sobie czytam jakieś save'a i szybko to przejdę, ale ja mam coś takiego, że mnie się wydaje jednak, że to był jednak Handon. I to dlatego, że kurczowo się trzyma za bok. No... Niby może być to kolka, ale... Nic innego tutaj więcej nie mogę zrobić, jak widzicie. Przeklikałem wszystkie opcje dialogowe. I to brak zgłoszenia tej kradzieży, Blasterem, to wszystko mi się składa na Handona, tak? Hey, what are you doing?
Proszę bardzo, miałem nosa. Kacikun itahodonga, ikinkunu pamulera cikun. Zimu podonar diodunga ku hunkabe. Vicar zabił Caldera za oszukiwanie w interesach, strzelając do Caldera, musiał przeprowadzić handlowa. Nie zgadzam się, jakby to skąd się wziął ten blaster, ten skratany nie zgłosił kradzieży, tak? Albo może są obaj winni. Nie zgadzam się z tym, co ten Jelifia mówi. Z drugiej strony, jakim czynnikiem mógłby zostać zraniony z blastera? Czekajcie, pomyślmy. Chyba, że obaj próbowali, w sensie, że Handon próbował zabić Caldera, a zarazem Rickard próbował to zrobić. I Rickard rzeczywiście, jakby ten scenariusz się zgadza i w tym czasie tak samo Handon to planował. Teraz zobaczmy, spróbujmy to. On kun bez ching palamule, tung king ba nunotek, tuk ni tong abong sha uminang, wanga kun bez... Jakby mieć Handon. Handon przyznał, że Calder miał romans z jego żoną. Takum dziuz tak miki grabl mogo, kaciciu i ta bodunga. Tolbobank, wale oganda na... To jest to, do czego ja też doszedłem, jakby myśląc nad tym. Kacikun i ta hodonga, i kinkunu pamulera cikun. Zimu podona rundi hodonga ku... Runda di hodonga kun honkabi. On kun bez ching... A to też jest dobra opcja, okej. ...kimba nunutek, tuk nin cia... Tong hajdłom dzidzi dżumblumpa. Nita poetikitu. Dolpa da bongwaleo gandona ciuciut. Kaci ciuciut. Dobre, okej. Okay. No to tak do końca bym już nie wpadł. Juma lita ku. Damn you. Damn both of you. Takum dziuz tach miki grabl mogo. Kaci ciuciut i bodunga. Dolba bank waleo ganda naru ciuciut. Mogę się... Kaci kun i ta hodonga. I king kunu pamule. Tong hajdłom dzidzi dżumblumpa. Nita poe tikitu. Dolpa da bongwaleo gandona ciuciut. Kat. You did good. You might just make a proper Jedi yet. Who knows? A ciuta. Jaki miły Karf, jak zwykle. Niech moc będzie z tobą. Ej, bardzo mi się podobała ta misja. Ta misja naprawdę była świetna. W sensie pomimo tego, że ona chyba zajęła z pół godziny łącznie. Tak? Oj, była fajna. I zobaczcie się tylko 1300 pedek, bo to jest bardzo niewiele. Ale ja się zajarałem strasznie. To była bardzo fajna misja. To była bardzo fajna misja, gdzie trzeba było sporo pomyśleć, gdzie trzeba było sporo rzeczy wyredukować. Ale udało się i ja jestem z siebie dumny, tak? Chociaż nie do końca taką samą wersję wydarzeń przedstawiłem, jakby ostatecznie, jakby patrząc na to, co ja myślałem jednak. Spróbujmy tego rogatego lecieć już, skoro i tak już więcej nie możemy zrobić. Okej, na razie pudła same. Ale po co tu lecisz, panie kolego, co? A weź tego garę już zabij, jak ty podszedłeś. Pani... Mission też niech tutaj zacznie strzelać do ogara. Niech każdy się zajmie swoim. Też dobre pytanie... Dobrym pytaniem jest... Niech zaczną naszych pozostałych atakować. Ale chyba nie. Jak tej lipek sobie radzi, okej. Okay. Już mi się skończyły ataki, więc lecimy znowu z nowymi gradami ciosów. Okej, okay, mission zaczęła obrywać od któregoś z tych. Tutaj cały czas leci okej, okay, ten też ma ataki. Weźmy więcej ataków snajperskich. Okej, tutaj cały czas leci grać ciosów, poszedł. Okej, okay, nie chcę tego pana walić, tylko może tego ogara. Ciachajmy dalej. Ona cały czas ma ataki, on jeszcze ma ataki. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Myślę, że już dokończymy tę walkę w ten sposób, taki najbardziej podstawowy. Po prostu ciachając z podstawowych ataków. Dobra. Lipki, lipku. Wyleć wszystko.
No, i proszę bardzo, troszkę peleczków palu. Jak widzicie, za taką pierdółkowatą walkę dostaniemy więcej czasem niż za misję niejedną. Ale moim zdaniem misja ogółem była tego warta, bo była mega fajna, ciekawa fabularnie i pasowała do ścieżki, którą wybraliśmy. I tak jak mówię, wydaje mi się, że to w zależności od tego, jaką ścieżkę byśmy wybrali, byłaby zupełnie inna ta misja. Też może się mylę, może zaraz trafimy na pozostałe dwie, z pozostałych dwóch jakby, nie wiem, fragmentów. Zobaczcie, że tam są już jacyś ludzie znowu. Kolejni, więc kto wie, znaczy, no nie ludzie, ale kosmici. O, proszę bardzo, to jeszcze jeden ogar. A spróbujmy go załatwić. Tam jest jeszcze jeden, tamten, który spał. Tam jest drugie wejście, tak? Zabijcie go. Włóczcie go, panowie i panie. Panowie i pani. Troszkę mi się spieszy tutaj do tego. Żeby przejść dalej. Tam jeszcze do tyłu się wrócimy i będziemy zwiedzali tutaj... O, proszę bardzo, a tam się cała mapa ogarnęła. Co ciekawe. Więc jeszcze mogę dalsza część prawdopodobnego gaj, dobra. No ale na razie chodźmy tutaj i zobaczmy, co tutaj nas czeka. A proszę bardzo, po prostu Mandalorianie i inne pierdoły. Czyli po prostu druga grupa tych wszystkich przeciwników, których już poznaliśmy wcześniej, których już widzieliśmy wcześniej. Lecimy z tym, czy zwykle. Uła! Ale tym wojownikowi Durozu przywalił ten nasz Karf. Pięknie weszły te strzały. Karf, okej, właśnie zabił. Więc walej w Mandalorianina, chociaż on ma na sobie tarczę energetyczną, ale to mnie raczej bardzo nie boli. Ona to jeszcze bije dalej w niego. Nie strzają oboje w tego Mandalorianina z tarczą. Rybki będzie po prostu tutaj tego jednego ciachał dalej. Dorzućmy... A, okej, nie mogę teraz więcej ciosów bić. Więc użyjmy na tym. Fajnie, podoba mi się walka wręcz jakby między nimi, że oni się tak blokują jeden drugiego, tak, w sensie te ciosy, jeden blokuje ciosy drugiego i są fajne, odpowiednie efekty dźwiękowe do tego dodane. Tak mówię, na razie Karf i ona będą bili tego Mandalorianina, natomiast Lypek będzie tutaj chciałem powiedzieć właśnie, cały czas bił tamtego drugiego gościa. No, mam szczątki, trochę się wyleczyłem. To już jest tyle z walki, nie wiem dlaczego jeszcze cały czas jesteśmy tam w trybie bitewnym. Ostrze Wibromierz. Kurczę, te Wibroostrze, przecież te Wibroostrze weszły dopiero chyba za czasów wojenkolów. Czy one już były wcześniej znane? Nie wiem. Nieważne. Podnieśmy wszystko, mamy mandaloriański cyfronotest, z którego sobie może coś ciekawego wyjmiemy. Zaawansowane pakiety, naprawcze med pakiety zwykłe. Spoko, tutaj więcej szczątków z drugiego Mandalorianina i też ten sam cyfronotest dostaliśmy z niego. Mamy znowu ścigacz. Znaczy to są śmigacze, a nie ścigacze. A ja będę chyba je nazywał ścigaczami, nie wiem dlaczego, tak jakoś wygodniej. Niemniej. 12-16, niezłe są te. Niezły jest ten dwuostrzej Wibromierz mimo wszystko. Ale chciałem sobie sprawdzić ten cyfronotes. O, w ogóle tak, są jeszcze te pancerze, mówiliście mi o tym, jakie są premie do zręczności, etc., etc. I jeszcze będę sobie to spokojnie ogarniał, tak jak to działa i tak dalej. Zastrzeżenie, tak, łuki nie mogą tego nosić. Dlatego łuki się po prostu nie używa. Dobra, mamy tej. Jarg, mam nadzieję, że pamiętałeś, by nie brać dziś śmigacza XT. Wydaje mi się, że z jedną dyszą jest coś nie tak. Chyba się zatkała. Ha, szczęście z ciebie. Gdyby ktoś był na tyle głupi, by wsiąść na tę kupę złomu, to zarałby w glebę, zanim uleciałby kilometr. O, i ten moment ten drugi cyfronotest, czyli one mają zupełnie inny content. Jarg zaginął w sektorze B, a potem Riza widziała kogoś kręcącego się na południe od jego ostatniej znanej pozycji. Weź paru chłopaków i zobacz, kto to. Jeśli będzie się zachowywać podejrzanie, zabij. Okej. Okay. I to tyle. Tutaj możemy przejść do dalszej części znowu. Do tych ziemi rodziny Sandral, ale... A wydaje mi się, że na razie pójdziemy w bok do tego miejsca, tak? Do tego prawdopodobnego gaju i ogólnie sobie tutaj oczyścimy ten fragment lokacji jeszcze. Bo nas to jeszcze do końca nie było. W sensie tam na pewno mamy jednego ogara do zabicia. Patrzcie, to jest jakaś osóbka nawet. O, proszę bardzo, nie jednego ogara tutaj mamy, tylko całą rzeszę ogarów. Tak a propos tej rzeszy, o której mówiłem. Przepraszam, dobra, nie, koniec żartu, bo zaraz wejdą jakieś złe żarty z inną rzeszą i będzie banning na YouTubie. A widzę, że postaci się strasznie często bokują. O, i tam... Coś a la Manta tutaj się nad nami bardzo nisko. Nie wiem, chciałem powiedzieć, statuje, ale to nie jest fajne słowo.
tutaj walimy grę ciosów. Karp właśnie zabił swojego przeciwnika, więc niech się rzuca na dwie ogara. Ona cały czas bije. Ona tam się skupia na tym ogarze bardzo daleko z tyłu, tak? Jak widać zresztą. I ona naprawdę zrobi niezłe te ataki z tego strzału snajperskiego. Jak tutaj wygląda ten ogar? Ten ogar dopiero dostaje powoli po twarzy. Lipki właśnie cały czas się tutaj bije. Carve skończył się bić, więc znowu lecimy w ogara nowymi atakami. No i to tak samo, dobra, niech oni się biją z tym ogarem. Ale pięć skupi na tamtym rogatym. Jednym. Dobra. Pani mi daje granem ciosów. Nie każdy ten grat ciosów jest taki mocny, ale jak strzały, ale wydaje mi się, że najlepiej właśnie jest jak jest taki jeden tank i reszta pomaga. Czasami dybki potrafi walnąć naprawdę ogromne obrażenia tym mieczem świetnym. Naprawdę one są czasami ogromne. Dobra, i co to tyle? No tu jest jeszcze jeden ten ogar, o którym pamiętałem cały czas. Ja już go widziałem tutaj dawno, dawno temu. Po prostu do niego podbiegnę. Trzeba ci zrobić tam z tyłu. Nie będę się już bawił w tutaj większe zarządzanie, bo i tak najwyżej się będzie teraz w nocy, tak? Absolutny luzik. Bardzo, bardzo fajnie wydaje mi się, że wymieniłem tutaj taką taktykę na razie. Dosyć nubska może, dla wielu z was, ale mnie się podoba. Więc zobaczmy, kto to jest. Ta Yua Inni czy coś tego typu. A tam jest w ogóle... Co się stało? Ona jest sitem? O kurwa, ona jest sitem. O ja pierniczek. Dobra. Walimy nią granem ciosów. Włączmy sobie w ogóle... Chwila, zanim to. Włączmy sobie tarczę energetyczną. I walimy w nią granem ciosów. No i wali. Martwi mnie to najbardziej, że on nam wszystkich naszych towarzyszy tutaj ostro, że tak powiem, zbiła. Myślę, że powinienem to przejść na tyle, żeby użyć jednego metra pakietu. Oła, ale mnie odrzuciła. Dobra, ale już się wracamy do niej w takim razie. Jak ona chce być Carve'a, to nie ma problemu, tak, w międzyczasie. Może sobie go tłuc, jakby. On i tak jest sparaliżowany i oni będą sparaliżowani pewnie jeszcze dłuższą chwilę przynajmniej. Idziemy dalej. Tak powiem, że jeszcze bicie jej nie jest też takie łatwe, jak się wydaje. Tak naprawdę jej zadajemy bardzo niewiele. O właśnie, na przykład jestem w stanie oberwać za 15. Mogę się wyleczyć medkitem. Myślę, że jeszcze jednego użyję. Halo? Medkit jeszcze jeden? Dziękuję. Myślę, że ogółem rzucimy w nią granatami trzema wstrząsowymi. Dobra, wystarczy jeden. To ją ogłuszyło pięknie. Myślałem, że nie ogłuszę jej tak szybko. Widzę, że Carve też został jeszcze ogłuszeniem. To jest przypadek. Mam na tyle tych pudeł. Masakra. Jak na magazynie po prostu, tyle pudeł. Dobra, przepraszam, głupie żarty się włączyły. Piątka. Walnięta. Ja ogólnie na nią chyba nie będę szczędził medkitów, tak? Dobra. Jeszcze póki nie osiągam kolejnego ataku od niej za dużo. Jeszcze jeden za 15 mogę przyjąć na spokojną twarz. Nie wiem, co ona nam ładowała tą mocą. Chyba, nie tak, przerwij walkę. Fuck. No, niedobrze. O Jezu, gdzie jest... Co? Czemu ten szybki zapis... Ojejku, zapomniałem... O nie! Nie zapisałem tego, co? Ale nie, dobra, jest autozapis. Ale to jest 14 godzin 40... Jak dawno mi się ten autozapis... O ja pierdziel. Dobra, moi drodzy, ja to szybko nadrobię. I zaraz do was wrócę. Moi drodzy, jako że troszkę zajmuje to leczenie się i tak dalej, to żeby to wszystko się na spokojnie tej ogarnęło, myślę, że zanim będziemy walczyć z panią Jedi, mimo wszystko, chciałem pójść na te ziemię rodziny Sandral. Wiecie, żeby sobie na spokojnie naładować z powrotem energię, naładować HP-ki u wszystkich postaci, żeby odejść do tego jeszcze raz pełną, tak powiem, ilością wszystkich możliwości. Jeśli można tak powiedzieć, nie wiem, jak to inaczej zdawnie ująć. Po prostu spełnia jakieś punkty. O, proszę bardzo, tam jest C-842. To jest ten robot, o którym myślę. Jeśli wiecie, ten z misji. Możliwe.
nadzieję, że nie zginie. Zanim się tam dobierzemy do tych ogarów. Więc lecimy. A, on próbuje jednak przestraszyć niby. Tak to wygląda, jakby próbuje przestraszyć. Ty zabawnie strasznie wygląda. Ogólnie nauczyłem się, żeby szybciej to jedynką po prostu robić, żeby te ataki tutaj wchodziły. W ten sposób. Dosyć tak szybciej, tak? Możemy używać jedynki, dwójki i chyba trójki, bo to jest pod dwójką, to jest pod trójką, widzicie? Jak się nakieruje. Ciekawe, czym jest w ogóle środkowa czynność? Okej, po prostu nie mamy czegoś takiego. Myślę, że to będzie może leczenie na przykład, ale nie. Dobra, wbijemy po prostu, kończymy. Elo, leczonko. A, ten się jeszcze rzucił na pozostałe ogary, oczywiście karp, cienki. Po prostu 10 na 10 człowieku, jesteś tak po prostu... Może im powinien dać mi agresywną postawę, wydaje mi się. Ale dobra, no jak chcą, to nie krują, tak? Jakby po prostu mi to aż tak bardzo nie boli. Może jak to powiem na jakąś inną lakę, to im przerzucę jakoś to agro, które oni mają. Tak, wiemy dalej, tutaj cały czas jedynka, tak samo leci. Mission. Chciałem jej teraz dać... ataki znowu. Carf. Par ciężkimi. Lipki, lipku. Par w ten sposób tak samo. Fajna się obrywa, ale to nie ma problemu, ponieważ zanim, jak my się będziemy leczyć, to i tak prawdopodobnie również wyleczamy Carfa w międzyczasie. Ale trochę słabo z hartakami. Co tak w ogóle ich nie trafia? A nie, to po prostu pewnie ten rogat nam tyle zadał. Ja trafiłem po prostu w te pozostałe poboczne, takie mniejsze dziadostwa. Właśnie, na przykład teraz lipek pada chyba. Już go nie mogę wybrać, więc słabo troszeczkę. No ale idealnie się złożyło, tak? Akurat powaliśmy rogatego i akurat lipek pada. Dobra. Mniejsza o to. Na razie więcej przeciwników nie widzę. Widzę jedynie tego CH-42. Pogadajmy z nim. W ogóle niektóre dialogi są bardzo ciche, w sensie na przykład właśnie tego droida i ja tego nie mogę za bardzo podbić. Ja i tak podbijam te dialogi jak mogę. Znaczy no, bez przesady, tak żeby nie były za głośne, ale nadal. Dlaczego Gary Kafci za robot osobisty? As I said, I am C842, a personal assistant droid. Although in recent months the assistance I render seems to have taken on a disproportionate significance. I'm sorry if I seem a bit abrupt, but I must be moving along. I am rather in a hurry. Jak on idziesz? Not so much as where I am going to, but where I am going away from. I'm afraid my owner became a bit too attached to me. Obsessed even. She tried to treat me as her dead husband. It was not healthy for her. A ona chce, żebyś wrócił. She is obsessed. She rarely sees other people and appears to be fixated on me as her husband. She was becoming more and more insular. I thought it best that I leave. She may meet other real people this way. In fact, that was the reason I came here and sought out those cat hounds. Chcesz popełnić samobójstwo? I think it would be best if I were no longer a factor. She would meet new people. Living people, please. Will you destroy me? Nie, powinien, że nie wrócić. W sensie, mimo wszystko, okej. Okay. Ja rozumiem, dlaczego ona tak robi. A on też już jest... Wiecie, to bardziej chodzi o to, żeby pogadać z nią. Myślę, że gdyby robot jej to powiedział, czy my, gdybyśmy jej to powiedzieli, myślę, że to mogłoby pomóc. Nie, powinien, że nie wróci. Nie chcę go niszczyć, mimo wszystko. Twoja pani jest samotna i potrzebuje wsparcia. You're right. How could I be so selfish? I must not think only of myself, but of how it affects her. She must be frantic. And if she lost me, she'd be devastated. I must return then. It is my duty. Bardzo dobrze. Uważam, że teraz zrobiliśmy dobrą rzecz, mimo wszystko. On dostał 7 HP, i mu to wyleczyło całe HP. Chyba tak. Lol. Dobrze, leczonko. Dość. Teraz w ogóle lipkę nie będę wyrzucał za bardzo do przodu. A, lipek w ogóle... Ładowało mu się magicznie w międzyczasie cała moc. Pewnie przez to, że jak gadaliśmy przez pół godziny, kappa. A tu w ogóle jest jakaś jaskinia, kryształowa jaskinia. O, tam będą te pająki niebezpieczne mega podobno. Zobaczymy jeszcze jak z tym będzie. Na razie tam tą Jedi się nie chce bić z ciemnej strony. Szczerze. Jeszcze nic więcej nie ma.
O, tutaj teoretycznie już nie. Zobaczmy sure. dalej. Lepki, lecz się dalej. Aha. Na razie Carve i Mission już mają pełne HP, więc to mnie raczej nie boli. Zobaczmy, co będzie w ogóle na tej drugiej farmie, o ile w ogóle cokolwiek będzie. O, proszę. Nie chcę się z nimi bić na razie. Za dużo ich troszeczkę. Potem tam jeszcze wrócimy, spokojnie, nie martwcie się o to. Natomiast ja chciałbym się może skupić na jakichś takich mniejszych rzeczach, na przykład właśnie tej. Jakieś takie pierdółkowate sporki, tak, czy coś. Dobra, jemy. Tam są w ogóle jakieś te, jakieś kolejne pozy, czy coś. Nie, to jest Cat Albinos. Ojej, oj. Co jeszcze, że to jest boss. Taki tutaj okoliczny, jeśli można go tak nazwać. Na razie walnijmy tego ogara, ale wy już się skupiacie na Albinosie od razu. Oboje. Moi drodzy Blasterowicze. Już nie znam ich Blaskowicze. No, przepraszam, głupie żarty mi się włączyły. Dobra, jeszcze raz spokojnie. Myślę, że teraz w ogóle sobie wrzucę leczenie i potem będę dalej atakował. Myślę, że powinien przetrwać do następnej tury. Niedobrze. Nie tak. Zły atak. Oj, myszyn się obrywa, zaraz padnie, jak to dalej pójdzie. Chciałbym, by ona przerwała walkę i uciekła. Oj, niedobrze. A ja najgorsze nie zapisałem sobie od dawna. Niedobrze. Ciekawe w ogóle zobaczyć, że strzałka jest zwrócona w tę stronę, w którą mamy kamerę. Jeśli mamy tutaj, to jesteśmy rzeczywiście w tę stronę obliczeni. Jeśli mamy tutaj, to jesteśmy w tę. Jaskini raczej nie chcę za bardzo uciekać, no ale nie mam chyba za bardzo innej opcji tutaj. Tego co widzę. Nie wiem, może spróbuję wrócić do poprzedniej lokacji? A nie, pewnie będzie, że nie możesz wrócić, bo musisz zebrać drużynę, tak? Jestem tego niemal pewien. Właśnie. Ruszenie w drogę, musisz zebrać drużynę. Dobra. No i tego gościa załatwić jeszcze. Może się uda tego Albinosa ominąć po prostu. On może wróci, a tego ogara załatwię. Dziękuję, Elo. Albinos jest tutaj, ale... O właśnie, widzicie? I się magicznie przeteleportowali. I level upy złapali. Sure. Okej, okay. To się akurat przyda. Więc tak, Lipku, wylecz wszystkich na ile możesz. Skoro mam level upa, to użyjmy go. Podnieść poziom. Umiejętności. Perswazja na pewno. Mega będę mocno rzucić perswazję, jak wiecie. Ja mega chcę zrobić sobie postać perswazję. Zobaczmy to leczenie, tak? To jest uzdrowienie. 12 poziom postaci jest wymagany, żeby to zrobić. Okej, okay, co jest dalej? To jest obrona, okej. Okay. Zryw szybkości. Szybkie poruszanie się. Odwaga. Okej. Okay. Odporność na moc. Oraz odporność na energię. Więc na razie chyba nie chcę tego za bardzo robić. Co to jest w ogóle? Nagięcie umysłu. Okej, okay, może wspomnieć perswazję. To jest znowu wspomaganie perswazji. Okej, okay, myślę, że pójdę w to, bo to jest perswazja, tak? Więc okej. Okay. Ja wiem, że pewnie mnie schejcicie za to, że Lipki, tutaj tyle perswazji nie potrzeba. Ale ja lubię. Ja lubię i wiecie, jaki jestem. Na razie Mission nie będę levelował, bo... O, w sumie leveluję ją. To już jest taka możliwość. Podnieśmy jej poziom. Umiejętności. O, ona dużo tutaj nic nie może zrobić. Tylko jeden punkt dostaje, więc... I don't know... Zabezpieczenia, albo skradanie się, albo materiały... Zabezpieczenia w sumie. Będzie takim hakerem tutaj. Dalej, skradanie się, materiał wybuchowy, wszystko to mogę iść, okej. Okay. I co, oprócz tego myślę, że pójdę... Nie, programowanie może nie. Ale wyleczenie ran. Tak, max. Okej, okay, punkt wykorzystany, akceptuj. Atak zaskoczenia dostała umiejętność. Tylko, że trzeba, żeby zrobić atak zaskoczenia, trzeba użyć stealtha. No one's gonna see this mission. I ona się tutaj skrada i jak się będzie skradała, to będzie prawdopodobnie można użyć ataku zaskoczenia. A, nie mogę użyć ataku zaskoczenia, to ciekawe. Ale chyba powinno to co zrobię teraz, powinno zadziałać jak atak zaskoczenia. Ja chyba nie trafiłem troszeczkę tą maszynę naszą, paną.
Więc zakończymy tego albinosa, myślę, i my już skończymy odcinek, ponieważ już mam wrażenie, że ponad 30 minut. Nagrywanie każdego odcinka po godzinie to jest absolutnie cudowna rzecz, nie? Chciałem skończyć dużo szybciej nagrywać, już jest druga w nocy. Cały lipek. Dobra. No ale... Rozwalcie tego krabla. Oje, nareszcie. 750 ledwie. Malutko. Jak co tutaj... Musiałem przejść z tym katem. Dobrze, niemniej moi drodzy, ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Na razie, wam się podobało, zostawcie suba, dajcie lajka, patrzcie Discorda, albo zostańcie patronami na Patronite, gdyż szkoda złotówka i czyli rozwój kanału. Widzimy się już w kolejnym odcinku za 2 dni. Tak więc do zobaczenia, do następnego i na razie.